Salomon, czyli mistrz za organizacji i zarządzania, najpotężniejszy, najmądrzejszy, najlepszy król, władca na ziemi, powiedział taką radę, jeśli chodzi o awansowanie ludzi. To jest Księga Przysłów czy przypowieści Salomona, 22 rozdział, werset 29. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów. A nie będzie w służbie u ludzi podłych. Widzisz, jaka tu, jakie tu jest kryterium, kogo awansować? W świecie zwykle inter, istnieje takie kryterium BMW to szczególnie w naszym życiu politycznym bierny, mierny, ale wierny czyli wierny głupek można tak powiedzieć. Wszystko zrobi byle tylko, że tak powiem, nagroda była, yy, czy, czy zadowolenie jego feudalnego pana, czy partyjnego pana. A tutaj mamy całkowicie inną, inny model zarządzania dużym organizmem, królestwem, narodem, państwem, Kościołem. Oczywiście nie mówimy tu o duchowych cechach, o oddaniu Bogu i tak dalej, ale mówimy o pracach, o robieniu jakichś rzeczy, o pozycji. W firmie, wtedy masz się kierować kompetencjami. Jeśli ten człowiek rzeczywiście jest biegły w swoim zawodzie, i to jest bardzo szerokie pojęcie: on się długo uczył, on podpatrywał, on jest twórczy, i tak dalej, i tak dalej. On się rozwija dalej. Nie jest. Że tak powiem, stąd dotąd i już nic nie przyjmuje, bo tu się świat zmienia, nowe odkrycia, nowe możliwości, nowe narzędzia. On musi być ciągle biegły. To tego awansuj. On ma być na służbie u królów. Nie powinien pracować u ludzi podłych. Jeśli masz na to wpływ, awansuj w swojej firmie, w swoim otoczeniu właśnie takich ludzi, którzy są biegli i coraz bardziej biegli w swoim rzemiośle.